Zadanie. Ciąg AN jest arytmetyczny oraz pierwszy wyraz tego ciągu wynosi 4, zaś jego różnica minus 0,5. Jeden z jego wyrazów wynosi minus 1. Wyznacz, który to wyraz ciągu oraz oblicz sumę od pierwszego do wyznaczonego wyrazu ciągu. Wypiszmy kilka informacji wynikających z zadania. Po pierwsze, mamy pierwszy wyraz ciągu 4, różnica minus 0,5. No i pewien wyraz, nie wiemy który, a nt, ma wartość minus 1. Trzeba obliczyć po pierwsze n, to znaczy który to jest wyraz, oraz sumę od pierwszego właśnie do tego n-tego wyrazu. Więc zapiszmy. N równa się znak zapytania, sn też jest równy znak zapytania. Wstawmy do tego wzoru to, co mamy. A tak naprawdę wyjdzie n sam z tego równania. Zauważ, w miejsce an-a wstawiamy minus 1. A 1 to jest 4. Nawias przepiszmy, a różnica w nawiasie razy minus 0,5. I widzimy teraz, że mamy równanie z jedną niewiadomą z n-em. Początek przepiszmy. Tutaj minus 0,5 wymnożymy przez n oraz przez minus 1. Tutaj uwaga, dwa minusy podczas mnożenia dają plus. Jednomian z n-em przenosimy na lewą stronę. Zmieniamy stronę, zmieniamy znak. 4 i 0,5 przepisujemy. Minus 1 zmienia stronę, zmienia znak. 0,5n przepisujemy. Liczby tutaj sumujemy. 5,5. Dzielimy całe równanie przez 0,5 i otrzymujemy, że n jest równy 11. Już obliczyliśmy n-a. Myślę, że widzisz, że n jest liczbą, która symbolizuje nam, który to jest wyraz, ten o wartości minus 1. Czyli ten wyraz jest wyrazem 11. Stąd możemy tutaj od razu zapisać, że an, czyli a11, jest równe minus 1. Teraz przejdźmy do sumy. Tutaj masz wzór na sumę ciągu arytmetycznego i spójrzmy. A1 mamy, an, czyli a11 również mamy, n to jest 11, więc możemy przejść już do obliczeń. Ok, wstawiajmy. Suma równa się a1 to 4, a11 to minus 1 przez 2, no i razy 11. Wykonujemy rachunki, odejmujemy, mnożymy przez 11, 33 drugich, po podzieleniu daje nam to 16,5. Dajmy teraz odpowiedź. Wyraz minus 11 jest 11 wyrazem ciągu, a suma 11 wyrazów wynosi 16,5.